jesteśmy w małej miejscowości Sankt Baba ad Mörsen, coś takiego. Sankt Barbara im Mörztal. A teraz jedziemy odebrać rowery. Pogoda dzisiaj się zmieniła, jest chłodniej, mokrzej. Dlatego trochę mamy inny strój. Tym strojem są sandały, peleryna w pogotowiu i inne drobiazgi niezbędne w przetrwaniu. 10 zaledwie dzisiaj kilometrów też. Peleryna nie tylko chroni od deszczu, ale również trochę grzeje. Dlatego w chłodniejszy, deszczowy, letni dzień nie ma potrzeby ubierać się zbyt grubo. Jeśli w ciągu dnia ma padać, lepiej nie ryzykować i założyć sandały. Na całą wyprawę każdy z nas ma tylko jedną parę butów. Nie można zatem dopuścić, żeby zamokły. Jeden z wielu przystanków na trasie. Tym razem padło na owsiankę. Czasem są to owoce, czasem warzywa. Dla jednych wygląda smakowicie, dla innych mniej smakowicie, ale na pewno jest pyszna i wspaniała. Tylko wlałem za dużo wody i przez to zrobiła się breje. Przy czym po niemiecku to znaczy dokładnie samo co po polsku. Już. Po drodze zdarzyła się niezła wpadka. Marcin zgubił telefon, a mi spadł łańcuch, powodując nietypowe wykrzywienie haka przerzutki. Na szczęście telefon szybko się odnalazł, a awaria roweru, choć wyglądała groźnie, okazała się nie taka straszna. A ja idę do Lidla. Mógłbym pójść do Hofera, ale tutaj jest... W tym Hoferze trzeba kupować wszystko chyba na zgrzewki i tony, więc Lidl jest bardziej, że tak powiem, detaliczny. Te same cholerne przyciskacze, które nie działają. No więc oto Lidl. Lidlowe ceny na drzwiach. Nie chciałbyś wiedzieć, jakie są tutaj. Ten system nabierania pieczywa. Skomplikowany, ale działa. Ziemniaczki, cebulki. Nic nie mogę kupić luzem. Wszystko na kilo, na duże opakowania. A tu wina. Różne ceny, możesz zobaczyć ile co kosztuje. 3 euro, 4,20. Wow. Każdy ma swój pokój, miał miejsce na parterze, co jest plusem, ponieważ nie trzeba było taszczyć wielkich toreb. Dzisiaj mamy trasę tylko pod górkę. Nie za długą. 50 km. Okej, jeśli tylko mój brzuch powie, że da radę, to może damy radę. Nocowaliśmy w akademiku. To był doskonały wybór. Standard dwupokojowego mieszkania w cenie małego pokoju. No i tak się jeździ w tej Austrii. Juhu!
Dziś cały dzień jedziemy w dolinie rzeki Mury. Trasa jest mieszana. Trochę wydzielonych dróg rowerowych, trochę ruchu ogólnego. Ale narzekać nie można. Jedzie się szybko i przyjemnie. Trasa R5 zmienia się w R2. W mniejszych miasteczkach Austrii i Niemiec często można natknąć się na nietypowe konstrukcje. To tak zwane drzewka majowe, Maibaum. Przypominają choinkę ustawioną na wysokim palu, przystrojoną ozdobnymi wstążkami lub figurkami. Ustawione w maju są ozdobą okolicy przez kilka następnych miesięcy. Witamy fanów wyścigu Formuły 1, bo dojeżdżamy do miasta, w którym, jak się okazuje, od dzisiaj do przez parę dni będą się odbywały wyścigi. Dlatego nic nie można tu zabukować, a jeżeli coś można, to zamiast kosztować 400 zł za dobę, kosztuje 2400 albo 3000 albo 5000 nawet takie były. Widocznie fani Formuły 1 są dość majętni. Formel 1! It's mine! Liebe Sport! Ja! To jest prawdziwa Austria. O! Szutry i góry, a nie asfalciki. Nieoczekiwanym zbiegiem okoliczności wplątaliśmy się w okolice Mistrzostw Świata Formuły 1, a dokładniej Grand Prix Austrii. Choć sama impreza odbywała się 3 dni później, już teraz widać były zaawansowane prace, przygotowane kempingi i obłożone hotele. Niektórzy fani wyścigów już dotarli na miejsce i dobrze się bawili. To raczej nie jest kemping, na którym chcielibyśmy dzisiaj przenocować. Trafiliśmy przypadkiem zupełnie w jakieś oko cyklonu pod nazwą Formuła 1, jakiś Red Bull. Nie wiem, może ktoś się na tym zna, to wie, o co chodzi. Nie. Szaleństwo zupełnie tu się dzieje, więc spadamy stąd, zobaczyć ten ring Red Bulla i tyle.